Dobrzański Park Narodowy. Pik Janusza. Witamy w Dobrzańskim Parku Narodowym. To jest nasze skromne schronisko, wybudowane przez architekta Filipa. Idziemy w góry. Tylko ja go wybudowałem. Nikt mi nie pomagał na meblach. To jest ta komercyjna część. Jeszcze tutaj McDonald's jest. No ja też robiłem sam McDonald's. O, jakie piękne widoki. Gdzie jest kowal? Tu. Można odpocząć. Gdzie jest kowal? Jesteśmy na Pik Amatorów. 149 bloków nad poziomem zera. Bedroka. Jezus, diament! No i tutaj się już zaczynają trudności. Jest stromo. A. Sralinka. Jej są drabinki. Nie da się zrobić golema. Tutaj jest taki schron awaryjny i można się przespać, jakby się zepsuła pogoda. No, to my idziemy do góry. O. To już jest ekspozycja. Park. Co ty zrobisz? O. Żeby przejść szlakiem. To po tych, to szlak prowadzi, trzeba po prostu się wspinać po tych lianach. O, tutaj. Ty, co to jest? Ktoś tu drzwi zrobił? No. Nie, no stary. W parku? No. Aś, kurka, wymyślił. To są Spider's Cave. To jest... Spider's Cave. I don't know the name. Tu szlak ten też prowadzi. O, pyk. Jabłuszka. No nie wierzę, znowu. Drzwi. Żeby pająki nie uciekły. No to, to jest naturalne wszystko. No i tutaj się na razie kończy, dopiero budujemy szlak tam w te partie, zimniejsze partie części parku, gdzie już lodowiec się zaczyna.
Ferrata Filipa. To jest dziwny park, bo zamiast kozic na półkach skalnych są świnie i barany. Unikatowy. Wciągnięty na listę UNESCO. O. Ależ eksponowana turnia. Tylko dla najbardziej wymagających turystów. Minecrafta, prawda?